rzeźby i form przestrzennych w Desa Unicum odbyła się w 2013 roku. Oznacza to, że tworzymy ten projekt już od 8 lat. Stworzenie takiej aukcji tematycznej było częścią naszej długofalowej strategii rozwijania tych obszarów rynku sztuki, które były uważane za niszowe, a które mają wielki potencjał artystyczny i kolekcjonerski. Doskonale wiedzą o tym wytrawni kolekcjonerzy, którzy od lat bardzo licznie i bardzo wysoko licytują na naszych aukcjach. Październikowa edycja aukcji Rzeźba i Formy Przestrzenne to bezsprzecznie jedno z najważniejszych wydarzeń tego sezonu. Dzięki wielu staraniom udało nam się skompletować ofertę złożoną z ponad 50 prac najbardziej uznanych zarówno polskich, jak i zagranicznych rzeźbiarzy. Szczególnej Państwa uwadze polecam figurę Kain z 1987 roku, której autorem jest Mirosław Bałka. Jest to jedna z najwcześniejszych i najwybitniejszych prac w dorobku tego artysty. Innymi wartymi uwagi pozycjami są niezwykle rzadka rzeźbiarska realizacja Zdzisława Beksińskiego oraz prace Igora Mitoraja. Najjaśniejszą gwiazdą tej aukcji będzie jednak Magdalena Abakanowicz. Magdalena Abakanowicz w jednym ze swoich tekstów napisała: od końca wojny tutaj wojna trwa nadal. Każdego dnia budzę się z lękiem, nie znając przyszłości. I tak naprawdę w jej rzeźbach widzimy wojnę, wygnanie, pozbawienie domu, taką swoistą bezdomność, strach, brak nadziei i wszystkie te elementy, które związane są z brakiem poczucia bezpieczeństwa. Jednak z drugiej strony, ja mam wrażenie, że Magdalena zawiera w każdej swojej rzeźbie fragment siebie, fragment marzenia o swoim bezpiecznym świecie, o tym, co we wspomnieniach swoich zawierała jako obraz domu, przepięknego parku wokół, roślinności, która ją otaczała. Podchodząc do rzeźb Magdaleny Abakanowicz, chce się je dotykać. Są ciepłe, są przyjazne, chropowate i ciepłe. O niezwykle przyjemnym kolorze, wprowadzającym takie poczucie bezpieczeństwa. Jedną z niewątpliwych perełek kolekcjonerskich nadchodzącej aukcji rzeźby jest z pewnością praca Mirosława Bałki pod tytułem Kain. Jest to jedna z jego najwcześniejszych i też najważniejszych rzeźb. Rzeźba, a właściwie to cała instalacja, wzbudza niemałe emocje u odbiorcy. Momentami wydaje się przerażająca, ale też jest wzruszającym, artystycznym potraktowaniem starotestamentowego, tytułowego mitu o Kainie, pierwszym bratobójcy. Ofertę uzupełnia rzeźba dawna, to jest m.in. bokser według Kanowy. Analogiczny odlew znajduje się w zbiorach Warszawskiego Muzeum Narodowego. Projekt pomnika Fryderyka Chopina w Rio de Janeiro, Duta Augusta Zamoyskiego, czy nazwisko Wacława Szymanowskiego, jego kompozycja Wiatr. Nie zabrakło też nazwisk przedwojennych rzeźbiarek, reprezentowanych przez Magdalenę Gross czy Olgę Niewską. Z perspektywy sukcesów, które były naszym udziałem, możemy śmiało stwierdzić, że rzeźba to nie tylko topowy projekt aukcyjny na rynku sztuki, ale również jedna z najbardziej ekscytujących aukcji, jakie odbywają się w Desa Unicum. Jest tak za sprawą zarówno najwybitniejszych światowych artystek i artystów, których prace pojawiają się na tych aukcjach, ale również za sprawą rekordowych sprzedaży.